Witamy Was bardzo serdecznie, cieszymy się, że jesteście razem z nami. Dzisiaj mamy szczególną okazję i szczególny przywilej przywitać pewną niesamowitą osobę, a jesteśmy w serii Kapłaństwo po ludzku i jest tą osobą ojciec franciszkanin Lech Dorobczyński. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Cieszę się niezmiernie, że jesteś razem z nami i tak oficjalnie. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I Krzychu, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się z kolei cieszę, że przecieramy szlaki na nowych mikrofonach. Dokładnie, dzisiaj pierwszy raz na nowych mikrofonach, więc jeśli dźwięk jest super i tak dalej, to naprawdę napiszcie to. Jeśli jest też nie super, to po prostu... To nie piszcie. To nie piszcie, po prostu na drugi raz. Ja w ogóle długo walczyłem, żebyś był pośród nas ze względu na to, że tu się zmieniało sytuacje, potem co się wydarzyło i tak dalej, ale cieszę się bardzo, że jesteś, bo dużo dobrego o tobie słyszałem, ale ja nie chciałem tych rzeczy wypowiadać, bo stwierdziłem, że moje pierwsze pytanie jest takie, jak dzwoniłem do ciebie, rozmawiałem, jak pisałem do ciebie, to nie wiedziałem, czy mówić proszę ojca, czy proszę księdza, tak, jak to właśnie, jak to się mówi, czy bracie, jak to mówić? Więc na spokojnie Lechu jestem, raz jeszcze, dobra? Krzysztof, bardzo miło. Ale wiem, że wielu ludzi zadaje to pytanie, kiedy mówimy do księdza ksiądz, a kiedy mówimy do księdza ojciec. Jeżeli ksiądz jest zakonny, to najczęściej mówi mu się ojciec, a do księdza diecezjalnego, czyli tego, który ma czarną sutannę z guziczkami, to do niego się mówi ksiądz. Taka jest z reguły reguła, chociaż... Można ją elegancko omijać. Czy jest sutanna bez guziczków? Albo jest różnica wtedy? Są sutanny bez guziczków. Chyba jezuici mają bez guziczków, ale za to z czarnym pasem. Ale ciekawe. No, dużo tych rzeczy. Jest w ogóle taka gruba książka, wiesz, z zakonami i możesz sobie popatrzeć cały przegląd mody. To taka dobra książka, żeby korzystać. No właśnie, no. Tak, no, ja pamiętam taką sytuację, miałem ciekawą. Prowadziłem takie studio u siebie w kościele, gdzie jestem. Takie studio przed nabożeństwem, gdzie jest na live streamie. I założyłem różową koszulę. Noszę ją raz w roku. Noszę ją naprawdę rzadko. I miałem taką sytuację, że ostatni raz przed tym wydarzeniem, kiedy ją założyłem, nosiłem ją w wakacje, czyli to było bardzo dawno temu. No i założyłem ją i okazało się, że założyłem tego dnia, gdzie księża katolicy dwa razy w roku tylko noszą różową sutannę. Co ona oznacza, ta różowa? Ornat, przepraszam. Spoko. Faktycznie dwa razy w roku, raz w Wielkim Poście i raz na Adwent, są dwie takie szczególne niedziele. Jedna się nazywa Gaudete, a druga Letare. To są niedziele radości. Po to, żeby w środku Adwentu przypomnieć ludziom, że jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, a w Wielkim Poście, że ostatecznie niedziela też jest zawsze świętowaniem zmartwychwstania, nawet jeżeli to jest w Wielkim Poście, niedziela jest zawsze zmartwychwstaniem, więc to też takie przypomnienie ludziom, trochę się otrząśnijcie z tego smutku. To ja się cieszę, bo ja staram się być radosną osobą, a jak widzę takiego księdza przed sobą, takiego brata, ojca, to dużo radości. Szczerze, naprawdę polecam sprawdzać i słuchać kazań tego niesamowitego człowieka. Więc jak to w ogóle się stało, że jesteś dzisiaj ojcem? Jak to się stało, że jesteś w tym miejscu? Jak to się... Właśnie. No myślę, że Pan Bóg sobie postanowił ze mnie zażartować. bo faktycznie, wiesz, w momencie, kiedy czujesz coś takiego, że Pan Bóg chce cię w zakonie, a patrzysz dookoła siebie i mówisz, kurczę, Panie Boże, ej, nie wygłupiaj się, bo popatrz, jest tylu ludzi lepszych i to nie jest jakaś kokieteria, ja mówię serio, jest tylu ludzi lepszych, bardziej świętych, mądrzejszych, tylu ludzi naprawdę doskonalszych, a ty mówisz takiemu dziadostwu, chodź za mną. Ale był taki moment, kiedy któregoś dnia pośród łez pytałem Jezusa, dlaczego ja? To nie był wyrzut, tylko właśnie kwestia, nie wiem, swoich słabości, które widzę i Jezus, który mówi, ej, chodź. I wtedy On przyszedł do mnie z odpowiedzią poprzez Słowo Boże. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. I mówię, okej, to moje miejsce. Ale jakby, czy to było na przykład jak... Ojciec był, nie wiem, młody, właśnie ten taki początek. Tak, byłem młody. To znaczy,
To jest ciekawe, bo nie ma jakiejś takiej odlanej formy, w którą Pan Bóg wsadza delikwenta albo delikwentkę i jeżeli pasujesz, to idziesz do zakonu, jak nie pasujesz, to idziesz się żenić albo wychodzisz za mąż, nie? To tak nie jest. Pan Bóg powołuje wtedy, kiedy chce i kogo chce i czasem jesteśmy tym mega zdumieni. Ja jestem takim nudnym powołaniem z cyklu, to nie jest kwestia, nie wiem, jakaś burzliwa, niespełniona miłość i wtedy, o to zobaczysz, małpo jedna, pójdę do zakonu, zrobię ci na złość. Nie, to nie jest tego typu historia. Ja miałem to szczęście, będąc dzieckiem, spotkać naprawdę fantastycznych księży i patrząc na nich, myślałem sobie, jak dorosnę chciałbym być taki jak oni. O, fajne. W związku z czym... Krzysiek, ta myśl o powołaniu i o tym, żeby pójść do zakonu, chociaż jeszcze wtedy myślałem o oblatach Maryi Niepokalanej, ona gdzieś przewijała się przez całe moje dzieciństwo i przez lata młode, włącznie z tym, że jak jeździłem na kolonie i dostawałem jakieś takie liściki od dziewczyny, chcę z tobą chodzić, to jej odpisywałem, nie będę z tobą chodzić, bo będę księdzem, nie? I taki liścik następny dostawałem. To, że nie chcesz ze mną chodzić, rozumiem, ale błagam, nie zostawaj księdzem, nie? Więc to taka historia głupia. Ale faktycznie jakoś tak to się u mnie układało. Mi się wydaje, że przechodząc w tej historii właśnie, to jest ciekawe i właśnie ta seria ma to zmieniać, żeby pokazywać, że jest mnóstwo fantastycznych kapłanów, mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy właśnie byli z powołania. Jakby to była ich rzecz, to była ich wręcz, można powiedzieć, pasja, która się rozwijała. No bo domyślam się, że to był jakiś moment, kiedy się podjęło decyzję, okej, tak, chcę. Właśnie. Wiesz, wydaje mi się, że każdy człowiek, który idzie w stronę kapłaństwa i który doszedł do kapłaństwa, bo trzeba sobie też powiedzieć, że jeżeli na przykład chłopak idzie do seminarium, to nie powinien myśleć, że idzie po to, żeby zostać księdzem, tylko po to, żeby rozeznać powołanie. To jest czas seminarium, to jest czas rozeznania powołania, a nie przygotowania się do kapłaństwa, bo tak naprawdę owszem, masz całą masę jakichś takich wykładów, które cię pod to podprowadzają, ale myślę, że to taka myśl uwalniająca również. Idę do seminarium, żeby zobaczyć, czy to jest moje miejsce, czy tam Pan Bóg mnie rzeczywiście powołuje. Ale tak myślę, że każdy człowiek, który dochodzi do kapłaństwa, niezależnie od tego, co później się zdarzyło, to jest człowiek z powołania. Bo użyłeś takiego stwierdzenia ksiądz z powołania i wiem, że rozmawiając z ludźmi czasem oni tak szufladkują księży. A ten jest z powołania, a tamten nie jest z powołania. Każdy, który sięgnął po kapłaństwo, który został księdzem, no nie mogło być to przypadkowe, nie? Jeżeli on się gdzieś później po drodze pogubił, my mamy taką pokusę myśleć sobie, a to nie jest ksiądz z powołania, nie? No nie, gdzieś zaprzepaścił tę łaskę, ale wydaje mi się, że jeżeli dotarł do tego miejsca, jakim są święcenia, a to naprawdę to 6-letnie czy 8-letnie dotarcie wcale nie jest łatwe, więc jeżeli ktoś do tego miejsca doszedł, to znaczy, że Pan Bóg najprawdopodobniej chciał, żeby on doszedł do tego miejsca, żeby był księdzem. Rozumiem. No zupełnie, czyli zupełnie, może nie zupełnie inne podejście, ale takie odświeżające, rozciągające, mniej uczące czegoś nowego, bo jest ta pokusa rzeczywiście, żeby powiedzieć, a on po prostu wybrał, nie wiem, bo tak, bo jakoś, nie wiem, inne życie albo stwierdził, albo właśnie nie wiem, nieudana miłość, albo na złość. No. Więc to jest ciekawe podejście, ale druga sprawa rzeczywiście, no te Boże rzeczy zostawmy Jemu, niech On to ocenia, niech wie i bo jest taka pokusa, żeby oceniać po prostu, a w Polsce to już w ogóle ja sam znam siebie, jestem typowym Polakiem, gdzie łatwo mi ocenić kogoś, drugiego człowieka, zamiast popatrzeć na siebie tak naprawdę. A mam takie pytanie, bo gdzieś zobaczyłem w materiałach ojca, jest mowa o tym, że człowiek, że powinien się nawrócić, że jakby okej, okay, że człowiek się rodzi i zostaje ochrzczony, ale gdzieś powinien podjąć tą decyzję, że może powinien być dzień, wydarzenie, może nawet nie wydarzenie, tylko jakiś proces, gdzie człowiek rzeczywiście podejmuje taką dojrzałą decyzję z Bogiem. Tak, i wydaje mi się, że Pan Bóg co rusz próbuje nam to odświeżyć i pokazywać. Choćby wspomnieliśmy już o wielkim poście, gdzie czasem nam się wydaje, że w Wielkim Poście królują trzy słowa: post, modlitwa i jałmużna. Ale jak się czyta Ewangelię, to widzimy, że Jezus
Jezus potrafi do tych spraw podejść krytycznie, jeżeli one stają się religią, jeżeli post staje się religią, jeżeli jałmużna staje się religią i modlitwa sama w sobie staje się religią, jeżeli modlimy się na pokaz, jeżeli dajemy jałmużnę na pokaz albo pościmy na pokaz. Nie? Jezus mówi nie, tak nie róbcie, tak robią faryzeusze, nie róbcie tak. Natomiast najważniejszym słowem w Wielkim Poście, i to jest taka funkcja odśwież, którą Pan Bóg nam cały czas daje, to jest słowo nawróć się, to znaczy zmieniaj myślenie, bo my jesteśmy też tak skonstruowani, że my chcemy jakiejś takiej stabilności, wiesz, żyjemy sobie, zakładamy taki swój światek i wiesz, budujemy sobie mur, okopujemy się fosą i czujemy się w tym bezpiecznie. I to też takie jedno z moich ulubionych stwierdzeń, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy się zakurzyli, że zakurzone chrześcijaństwo nie jest nikomu do niczego potrzebne, że Pan Bóg czasem nami wstrząśnie po to, żeby ten kurz poszedł w górę, nie? I to są takie momenty, to może być jeden moment taki bardzo mocny na całe życie. Pan Bóg patrzy na człowieka i wie, czy powinien to zrobić jednorazowo, czy kilkurazowo, nie? W przypadku świętego Franciszka, czyli założyciela mojego zakonu, no do niego mówił kilka razy i różnymi wydarzeniami, a to modlitwa w zrujnowanym kościółku San Damiano, kiedy Franciszek słyszy głos z krzyża: Franciszku, idź odbuduj mój kościół, bo widzisz, że popada w ruinę, a to spotkanie z trędowatym, gdzie zawraca konia i ucieka, a potem sobie myśli: ej, moment, tak się nie robi. I odnajduje tego trędowatego i go całuje, a to, wiesz, wyrusza na wojnę i nagle słyszy: Franciszku, chcesz służyć Panu czy słudze? Więc w przypadku Franciszka i w przypadku wielu ludzi Pan Bóg mówi różnymi wydarzeniami na różnych etapach życia, a czasem tak bywa, że ktoś doznaje jakiegoś wielkiego takiego tąpnięcia, odwraca się na 180 stopni i już nie zawraca. Nie? A ciekawe w ogóle, a propos tego Franciszka, bo mi się przypomniało teraz, że jak miałem 12 lat, gdzieś... Niedawno. No, o, dziękuję, bardzo dziękuję. To miód na moje serce. W moje uszy. Dokładnie, ale w każdym razie pamiętam, jak miałem 12 lat, w telewizji leciał film o świętym Franciszku. Zupełnie nie pamiętam, jaki to był film, ale był bardzo poruszający dla mnie i bardzo mnie dotknął ten film. I pamiętam, że mój wujek, mojej mamy brat, on, bo ja razem z nim oglądałem ten film, on jest starszy ode mnie i w ogóle on jest wierzącym człowiekiem. I on po tym filmie zaczął ze mną rozmawiać, bo on jest tak świadomie wierzący. I nie, że tylko chodzi po prostu do kościoła i nawet nie wie, co tam się dzieje. I pamiętam, że rozmawiał ze mną i jakby gdzieś w moim życiu właśnie a propos tego postawił mnie przed jakąś taką decyzją, czy ja chcę, czy chcę powiedzieć Panu Bogu: do swojego życia zapraszam. I to było naprawdę dla mnie niesamowite, bo akurat teraz sobie to przypomniałem, że to było w związku z tym w ogóle, z życiem Franciszka, nie wiem, po prostu ten film mnie dotknął jako tego 12-latka. Ciekaw jestem, czy mówisz o filmie, który mnie na tyle dotknął, że wtedy błogosławiony już teraz święty Eugeniusz de Mazenod, założyciel Oblatów Marii Niepokalanej, przegrał w moim życiu ze świętym Franciszkiem, bo ja po tamtym filmie poszedłem... Mam nadzieję. To film, który się nazywa Brat Słońce, Siostra Księżyc, Franco Zeffirellego z lat 70. On taki kolorowy, możliwe, trochę słodki. Możliwe. Z piękną muzyką. Tak, na pewno było. I dużo zwierząt. To tak, dlatego że później w latach 80. powstał bardzo trudny film w reżyserii pani Cavani, Liliany Cavani, która jest ateistką i zrobiła bardzo mocny film o Franciszku, bardzo życiowy i bardzo trudny, ale faktycznie pokazujący Franciszka takiego, jakim był, bo my na niego często właśnie patrzymy jako taki słodziuśki, ten, tutaj pieska pogłaszcza albo coś. A Franciszek to taki człowiek wielu światów. No, bracia mu nieźle dawali popalić czasem. Ciekawe. Fajnie, że tak się spotykamy i mi się taka rzecz przypomniała. Naprawdę miło, bo to takie ważne wydarzenie w moim życiu. Że już szykujesz się do trumny, jak już ci, wiesz, wydarzenia z lat przewijają podczas tej rozmowy. No na razie... Ja gdzieś mam oleje tutaj, także wiesz. Nie ma problemu. Nie, ja jeszcze chcę troszeczkę, jeszcze trochę. Jakby mówi się, że tak, że chciałbym już do nieba, ale trzeba... Ale o 16. Ale o 16. Nie, bo to wydaje mi się, że trzeba być szczerym też ze sobą i mówić, że jakby nie oszukiwać. Pan Bóg nie jest... Jak ja powiem: Boże, chcę już iść do nieba, tak naprawdę nie chcę, tylko chciałbym jeszcze pożyć, nie wiem,
stworzyć małżeństwo, mieć dzieci i tak dalej, to przecież Bóg widzi te pragnienia i widzi moje serce, więc nie będę ten na siłę oszukiwał Boga, no, ale to zmieniając temat. A wracając do takiej rzeczy ciekawej, bo jakby przeważnie, jak widzi się, idzie do kościoła, widzi się księdza, żyje, jest tam, wyprawi mszę i jesteśmy w serii kapłaństwo po ludzku, jak ksiądz, jak ojciec doświadcza tak Boga dla siebie? Nie, że tak jakby w służbie, tylko po prostu w życiu prywatnym. Jak to wygląda? Mam wrażenie, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, patrząc na siebie, że Bóg coraz głośniej do mnie puka i mówi: Lechu, więcej czasu mi poświęć, więcej czasu, bo gdzieś nie ukrywam, to takie życie zakonne, ale też, nie wiem, proboszczowskie, to powoduje, że gdzieś człowiek myśli o zupełnie innych rzeczach, o Bożych rzeczach, ale trochę chyba na tym cierpi relacja z Panem Bogiem, więc wiem, że muszę wrócić do tego, żeby sobie trochę przed Nim posiedzieć i pobyć po prostu, nie? Ale Pan Bóg gdzieś non-stop przekonuje mnie o tym, że jest, że kocha, że błogosławi, a najbardziej to widać, jak potrafi się posłużyć też moją byle jakością, żeby zrobić coś dobrego, nie? To jest ciekawe, że Pan Bóg, jak ja mu mówiłem, że jestem byle jaki, on damy radę, nie? Więc widzę, że pomimo tej byle jakości on naprawdę błogosławi i działa czasem wielkie rzeczy, gdzie sobie myślę, Holender, ja bym tego nie wymyślił. Nawet po spowiedzi to widać, wiesz, czasem ktoś ci zaczyna płakać w konfesjonale i pytasz, przepraszam, może powiedziałem coś nie tak? I słyszysz, nie, ojciec mnie nie zna, ale ojciec powiedział takie słowa, na które czekałem 10 lat. I wtedy, wiesz, siedzisz w tym konfesjonale i robisz się taki i sobie myślisz, nie, to nie jest twoje, tutaj naprawdę Pan Bóg działa. Więc on na co dzień daje takie sygnały i znaki i myślę, że nie tylko księdzu, może od razu powiedzmy, nie wiem, może tam powiem, tak, chciałbym taką odezwę do was wszystkich wysłać. Nigdy nie myślcie, że księża to jest jakaś wybrana kasta. Pan Bóg nie jest wybiórczy w miłości, to nie jest tak, że Bóg mnie kocha bardziej, bo jestem franciszkaninem, jestem księdzem, a was trochę mniej i dla was będzie miał trochę mniej czasu, jak już ze mną skończy. Nie, to tak nie jest, nie? Pan Bóg kocha każdego tak samo, jakbyśmy byli jedynymi osobami w jego życiu. Super, to jest takie niby banalne, ale wydaje mi się istotne, bo czasami... Wiesz, naprawdę ludzie często przychodzą, niech ojciec się tam za mnie pomodli, bo ojciec jest bliżej Pana Boga, Pan Bóg szybciej ojca wysłucha. No nie, ja w takiego Boga nie wierzę. Amen, ja też. Bo to jest trudne, czasami widzi się, że są w kościołach ludzie, których Bóg szczególnie używa w jakiś sposób, ale to, że ich szczególnie używa, to nie oznacza, że oni są jacyś lepsi dla Pana Boga, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca i On każdego z nas traktuje tak samo i ta droga do Niego jest bezpośrednio, nie trzeba coś próbować, coś robić, kogoś o coś prosić, bo tak naprawdę no chyba to jest najcenniejsza lekcja. Wiesz, od momentu Chrztu Świętego mamy potrójną godność. Zostaliśmy namaszczeni krzyżmem, a w Starym Testamencie tym świętym olejem namaszczano tylko trzy osoby. Kandydat na kapłana, kandydat na proroka i kandydat na... Kto tam trzeci był? Kapłaństwo powszechne? Prorok? Prorok, nie. Kapłan i... Król. Nie. Król, tak. Yes. No to właśnie o koronie zapomniałem, król. I każdy z nas ma tą godność, nie? To od momentu chrztu Bóg każdym chce się posługiwać i Bóg każdemu, każdego dnia chce wysyłać jakieś takie szczególne łaski. I oczywiście, że niektóre są jakieś takie bardziej spektakularne, bardziej widoczne, ale to wcale nie znaczy, że one są lepsze, bo czasem Pan Bóg chce nas posłać w takie miejsce, które nie jest wystawione, wiesz, na światło dzienne i tam Pan Bóg chce zadziałać i to będzie taka wielka tajemnica między Bogiem a daną osobą, do której mnie Pan Bóg wyśle, a ja nawet o tym nie będę wiedział. Przepraszam, to też jest wielka łaska i wcale nie mniejsza właśnie niż, nie wiem, stanie przed milionami i głoszenie Chrystusa. No tak. A Bóg może wszędzie zadziałać i każdego dotknąć. Tego się obawiam.
Nie, ale są takie niesamowite momenty, gdzie Bóg naprawdę dotyka. Bo czasami mi się podoba taki fragment, że Bóg daje chcenie i wykonanie i ja czasami źle go rozumiałem, ale potem zobaczyłem w życiu, taki miałem moment jeden, gdzie nie potrafiłem sobie poradzić z pewnymi rzeczami i powiedziałem Panu Bogu szczerze, Boże, ja nie chcę wcale z tego zrezygnować, ale bardziej ufam temu, co Ty mówisz, niż temu, co mi się wydaje. I gdzieś ta szczerość moja wobec Boga coś zmienił i coś zrobił. Czasami naprawdę, wydaje mi się, że czasami Bogu wystarczy oddać, powiedzieć szczerze, dać swoje życie i On może rzeczywiście obrócić wszystko, całkowicie. I to nawet, my nawet nie wiemy kiedy. Ja nawet nie wiedziałem kiedy Bóg zmienił całkowicie moje życie, ale to nie znaczy, że teraz się nie borykam z pewnymi rzeczami. Też daję swoje życie Bogu każdego dnia i to nawracanie się. Ja jestem fanem takiego podejścia też, że nawracam się codziennie, no, że codziennie podejmuję jakąś decyzję, czy jestem z Panem Bogiem, czy nie. Mam takie pytanie, w sumie dwa ostatnie, takie chyba pierwsze byłoby bardziej pragnienia dla Kościoła dziś. Pragnienie dla Kościoła? No to znaczy chyba najważniejszym pragnieniem dla Kościoła to jest, wiesz, pomóc zbawić Jezusowi całą ludzkość. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa, bo tak rozumiem Kościół, jako że jest rodziną, to tam też jest jakaś hierarchia, jak w rodzinie, nie? Znaczy, przepraszam za słowo, jakaś hierarchia. Jest hierarchia, ale to też jest rodzinne. Natomiast nie powinno nam jako Kościołowi, czyli ludziom ochrzczonym, przestać zależeć na zbawieniu ludzi. Znaczy, naszym zadaniem oczywiście nie jest bawić się w Pana Jezusa, bo to nie my oddaliśmy życie za nich, nie przelaliśmy krwi za nich, ale martwi mnie to, że niektórzy ludzie Kościoła potrafią wykluczać innych. To nie jest nasze zadanie. Jeżeli ktoś chce się wykluczyć sam, jest człowiekiem wolnym i ma do tego prawo i ja nie mam prawa z kolei trzymać go za fraki i mówić, nigdzie nie pójdziesz, nie? Jak przychodzą do kancelarii parafianie, którzy mówią, chcę podpisać akt apostazji, to nie mogę powiedzieć, nigdy na to się nie zgodzę, nie? Dlatego, że są dorośli, podejmują własne decyzje i są wolni w tym. I kiedyś Kościół był bardzo mocno szanowany za to, że był taką przestrzenią wolności, był azylem. Kiedy były czasy komunizmu, kościoły pękały w szwach i ludzie się czuli w nim naprawdę wolni. Na to mocno zwraca uwagę biskup Edward Dajczak, koszalińsko-kołobrzeski biskup. Mówi, nie może dzisiaj Kościół stać się aparatem takiego zatrzymania, nie? Więc jeżeli ktoś przychodzi do kancelarii i mówi, chce opuścić Kościół, to zawsze próbuje na spokojnie rozmawiać z tym człowiekiem, mówić, Kościół jest matką. I no matka musi w pewnym momencie, jeżeli dzieciak wychodzi z domu, powiedzieć, no trudno, będzie mi cię brakowało, ale rozumiem twoją decyzję. I no jakoś pomóc temu człowiekowi, nie? Przynajmniej w tej ostatniej rozmowie, może nie jest ostatnia, bo czasem słyszysz takie zdanie, że szkoda, że najciekawsza rozmowa to była ostatnia rozmowa, nie? To znaczy przy apostazji. Szkoda, że wcześniej nikt ze mną tak nie pogadał. No ale wydaje mi się, ja słyszałem, że to jest odwracalna postawa, że człowiek może wrócić do kościoła w każdej chwili, więc no, też tak szczerze, tak skieruję się do was tutaj, nasi widzowie, że jeśli jesteś, zastanawiasz się i jesteś w miejscu, gdzie potrzebujesz z kimś porozmawiać, to wierzę, że właśnie trafisz na takiego księdza, który będzie szczery z tobą i prawdziwy. I da tą przestrzeń w tym, co będzie ci mówił, żeby Bóg mógł działać, bo Bóg zna każdego człowieka i nie ma co czasami zabrudzać tego, co Bóg chce powiedzieć, a Bóg po prostu kocha. I takie ostatnie już pytanie, a pragnienia takie osobiste? To, żeby Pan Jezus mnie zbawił. Dla Kościoła, żeby wszyscy byli zbawieni, a moje, żebym ja do nich dołączył. No, chyba tak. Chyba tak. Wszystko takie tutaj na ziemi jest przejściowe, cieszysz się duperelami, to też jest fajne, że nie wiem, dzisiaj po 3 dniach wyszło słońce i wychodzisz i wystawiasz tą swoją łysą czachę na słońce i mówisz, o Boże, dzięki Ci, nie? To są takie proste rzeczy, ale
ale z tych głębszych to chciałbym dołączyć do grona zbawionych kiedyś. Amen. Mi się wydaje takie fajne a propos nieba. Ja lubię ten werset, że jest mowa o tym, że to co tutaj jest, to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Ja sobie zawsze myślę, że jeśli to słońce sprawia mi tyle radości, to wszystko, co widzę, sprawia mi tyle radości, a jeśli to jest tylko cień, a mój cień jest po prostu 2D i czarno-biały, no to o ile to będzie atrakcyjniejsze, to co będzie potem? No, mnie interesuje jeszcze to, że gdzieś po zmartwychwstaniu mamy dostać nowe ciała, przebóstwione, piękniejsze, w moim przypadku trudno to sobie wyobrazić. I tym pięknym tutaj punktem zakończymy, więc bardzo, bardzo dziękuję za przyjście. Ogromnie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że się udało i oby więcej takich ludzi szczerych, otwartych, radosnych przede wszystkim. No i życzę każdego dnia zbawiania, każdego dnia nawracania się i każdego dnia przede wszystkim otwartości na drugiego człowieka, jaką ojciec ma, i to jest niesamowite i oby takich ludzi było jeszcze więcej. I żeby można było też uczyć, przekazywać to kolejnym pokoleniom, tą otwartość. Coś, co jest bardzo pomocne, to poczucie humoru, nie? Trzeba się śmiać, póki są zęby. A święty Jan Bosko powiedział, smutny święty to żaden święty, więc weźcie się, uśmiechnijcie, bo... Amen, amen. A jest taka, tak kurczę, na sam koniec, taka chyba, ja gdzieś słyszałem raz w życiu taką pieśń, Panie, obdarz nas dobrym humorem, daj łaskę zrozumienia żartów. Czy ksiądz kojarzy tą pieśń? Nie, ale jest chyba jakaś modlitwa, tylko to nie jest, pamiętam. To nie jest Ignacego Loyola, nie wiem. Któryś, nie wiem, czy nie któryś z Dominikanów, ale Dominikanie myślisz? Nie wiem właśnie. Nie. Pozdrawiam moich braci białych. Pozdrawiamy serdecznie. Więc kochani, dziękuję bardzo jeszcze raz. Cieszę się, że mogłeś być razem z nami tutaj. A wam życzymy poznawania takich wspaniałych ludzi i kolejnych sprawdzania tego, co się dzieje na naszym kanale, na YouTubie, na Spotify'u, na Instagramie i na Facebooku, więc będziemy dostarczać takich treści jeszcze więcej, pokazywać wam wspaniałych ludzi, a przede wszystkim zachęcać was do tego, żeby wierzyć i patrzeć tam w górę, bo naprawdę Pan Bóg niesamowite rzeczy dla was ma, więc do zobaczenia i trzymamy za was kciuki i do usłyszenia.